W tym filmie powiem, jak obliczyć pochodną ilorazu dwóch funkcji. Czyli powiedzmy, że mamy funkcję, niech ona się nazywa f, no, która jest właśnie ilorazem dwóch innych funkcji. Powiedzmy, że licznik to jest pewna funkcja u od x, a mianownik może niech to będzie funkcja v od x. No i powiedzmy, że u i v są funkcjami różniczkowalnymi. No, wtedy okazuje się, że ten iloraz też jest funkcją różniczkowalną i pochodna tego ilorazu, pochodna funkcji f, wyraża się następującym wzorem. No to będzie taki dłuższy ułamek. I teraz licznik tego ułamka ma następującą postać. Po pierwsze, tak, jest pochodna funkcji u, czyli pochodna licznika, razy mianownik, czyli u prime od x razy v od x. Tak, ale to nie wszystko. Tutaj chyba muszę przedłużyć tą kreskę, bo się chyba nie zmieszczę. O, tak, i potem odejmujemy od tego wartość funkcji, wartość licznika, czyli u od x, razy pochodna mianownika, czyli v prim od x. No a w mianowniku stoi v od x do kwadratu. Tak, czyli to jest wzór na pochodną ilorazu, czyli to jest tak, pochodna licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika i wszystko to jest podzielone przez kwadrat mianownika. Tak, to jest wzór na pochodną ilorazu. No on jest trochę bardziej skomplikowany, jeżeli znacie może już wzór na pochodną iloczynu, to widzicie, że to jest bardziej skomplikowany wzór. No nie mówiąc już o takim prostej regule, jak pochodną sumy, czy też różnicy dwóch funkcji, prawda, że suma i różnica, suma, pochodna sumy lub pochodna różnicy to jest suma lub różnica pochodnych. Ja nie będę tutaj dowodził tego wzoru, to możecie znaleźć w innym naszym filmie, natomiast pokażę, jak tutaj przykład zastosowania. Czyli powiedzmy, że mamy naszą funkcję f od x, no to jest dana przez konkretne, powiedzmy, że w liczniku stoi x kwadrat, to jest nasze, czyli to jest nasze u od x, a w mianowniku powiedzmy, że stoi cosinus x. Dobrze, no i teraz zastosujmy tę regułę, czyli tak, to jest nasze u, to pochodna x kwadrat, czyli u prim od x, no to jest pochodna x kwadrat, czyli 2x. Natomiast co, pochodna w cosinusa, pochodna kosinusa, czyli v prim od x, no pochodna kosinusa to jest minus sinus x. No dobrze, to teraz możemy tutaj to policzyć, czyli to równa się, tu może przejedziemy tu. Dobrze, czyli tak mamy u prim, czyli 2x razy v, czyli razy kosinus x. Odejmujemy od tego, odejmujemy u, prawda? U, czyli x kwadrat, razy pochodna kosinusa, czyli minus sinus, czyli tu jest razy minus sinus x. I wszystko jest dzielone przez kwadrat mianownika, czyli przez kosinus kwadrat x. No dobrze, i teraz może jeszcze to trochę uprościmy, prawda? Tu jest minus, minus, czyli będzie plus, czyli to jest 2x kosinus x plus x kwadrat sinus x i wszystko jest dzielone przez kosinus kwadrat x.